Zbliżają się wakacje, wyjazdy, urlopy, oczekiwane obozy, wędrówki, rajdy, ale to też czas zagrożeń. To okres, kiedy młodzi sięgają po substancje psychoaktywne, kiedy inicjują pierwsze kontakty seksualne, kiedy sięgają po alkohol. Czy i jak ich ochronić? Czy w ogóle możemy ich przed tym uchronić? O tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, terapeutą, specjalistą, ekspertem, ale przede wszystkim. Niezwykle czułem, troskliwym opiekunem, a więc zaczynamy. A ja w studiu witam profesora Mariusza Jęczko. To jest kolejna nasza rozmowa, kolejne nasze spotkanie. Panie Mariuszu, nasze dzisiejsze spotkanie nagranie przekładaliśmy z różnych powodów. Pan mówił. Że nie może przyjechać, że coś się dzieje dramatycznego. Czy rzeczywiście ma pan kontakt dzisiaj? Ma pan sy sytuację dramatyczną? Dzisiaj mam sytuację opanowaną, ale dzień przed tym, kiedy mieliśmy się spotkać, przewieziono szesnastolatka po kilkudziesięciu wciągnięciach mefedronu z wypaloną przegrodą nosową, z kompletnym brakiem kontaktu z rzeczywistością społeczną. Dziecko fajnych rodziców, które nagle im zniknęło. Najpierw zapalił jointa z marihuaną. Później spróbował dopalacza, czyli mefedronu. Krok po kroku, popalony mózg, niechodzący od dwóch miesięcy do szkoły, agresywny i gotowy zrobić wszystko, żeby zdobyć kolejną działkę. Przeprosiłem, że nie przyjeżdżałem, bo jak mamy wartość życia, a spotkanie, to musimy, musimy wybrać wartość życia. Po naszym pierwszym spotkaniu było ponad 50 telefonów od rodziców. I zaplanowaliśmy sobie zolą, że 8 czerwca, Boże ciało, będziemy mieli wolne, że odpoczniemy. A na 8 czerwca mamy zaplanowane kolejne cztery rodziny, na 9 czerwca kolejne rodziny, na sobotę kolejne trzy rodziny. Coś się wokół nas dzieje, że dzieci nam uciekają, że chcą eksperymentować, ale nie możemy się dziwić. Dlatego, że ze świata szaleństwa. Od niektórych dziennikarzy celebrytów słyszą, przecież ja palę. I co mi zrobicie? Przecież ja używam. Wolność. Co mi zrobicie? Dwóch, dwóch, używki, dwóch tak. gigantów, milionerów reklamuje alkohol i są oburzeni, że, że, że zostali u, ukarani. Śmieją się z tego wszystkiego. A wie pan, co robią dzieci? Dzieci patrzą na tych szaleńców i mówią, tak, skoro oni mogą, why not? Czemu tak. my nie mówimy? Ten okres inicjacji, wakacje są szczególnym takim czasem, kiedy musimy zwrócić baczniejszą uwagę. Pytanie podstawowe, czy da się uchronić? Da się uchronić. Bo ciągle ponad połowa polskich dzieci w wieku powyżej 15 lat nie spróbowała nigdy narkotyku. Ciągle ponad połowa nigdy nie spróbowała alkoholu. Czyli są środowiska rodzinne. Które potrafią wpływać na to. Chodzi o to, żebyśmy w odpowiednim wieku naszego dziecka rozmawiali z nim o zagrożeniach, ale nie straszyli. Mówili, że jeśli, Kasiu, jeśli twoja koleżanka pije piwo, to wcale nie, ty nie musisz pić piwa. Karolu, jeśli twój kolega próbuje eksperymentować z narkotykami, to przecież ty jesteś zupełnie innym człowiekiem. My musimy rozmawiać z naszymi dziećmi o najtrudniejszych sprawach, ale w tych rozmowach nie powinno być straszenia. Powinny być jasne, czytelne argumenty, dlatego że z drugiej strony idzie przekaz kłamstwa, taki, który na przykład rozpowszechnił się w Polsce, że marihuana leczy. Nieprawda. Marihuana niczego nie leczy i nigdy nie będzie leczyła. To jest jedno z największych kłamstw współczesności. Leczą syntetyczne kanabi kanabinoidy, ale w marihuanie jest ich 85. Które leczą? Te, które wyciągniemy. Które wzmocnimy i podamy w odpowiednich momentach. To jest argument, który używajcie wobec dzieci. Nie leczą nowotworów, tylko podaje się ludziom, którzy są po chemioterapii albo radioterapii, po to, żeby mieli większy apetyt, nie wymiotowali. Stosuje się to w okulistyce ale dla zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego tak, przy operacji. Ale czym innym jest substancja wypreparowana w celach leczniczych, a czym Oczywiście. innym jest to, co dzieciaki Ty, najczęściej... Tylko, drogi, drogi panie Janie, ale dzieci słyszą, te, które przychodzą do nas, proszę pana, ale marihuana leczy. To ja pytam, w którym szpitalu, a co leczy? I nagle, co to znaczy? To znaczy, że musimy wobec dzieci używać spokojnych, twardych argumentów. Ale musimy też wiedzieć coś niezwykłego. Otóż jeszcze 20-30 lat temu Rynek narkotykowy był świetnie rozpoznany przez naukowców psychiatrów, terapeutów. Dzisiaj I, na i przez służby. Tak, dzisiaj na tym rynku mamy ponad 500 substancji. W tym mamy, ja niestety jestem... Smutnym twórcą pojęcia do kiedy trafił do mnie chłopiec i nie wiedziałem, co jest. No to od pana wyszło. Niestety, przepra tej. przepraszam, bo nie wiedziałem, Czy co pan jest. Pan nazwał, nazwał tak. tą tak, rzecz nazwa bardzo precyzyjnie, to się przyjęło, co wcale nie oznacza, że pan musi teraz po czym mieć poczcie winy, że to nie, się ujechało. Niech Pan Bóg wybaczy, ale po prostu powiedziałem koleżance, napisz, że się dopalił. Nie wiem, skąd to się wzięło. Później pojawił się termin dopalacze, a tak naprawdę to są nowe substancje psychoaktywne. I teraz posłuchajcie. Czyli, przepraszam, z czym mamy do czynienia? To jest tarcza i miecz, że mamy zabezpieczenie i uznajemy, że ta substancja jest szkodliwa. Tak. Po czym y, w laboratoriach uczciwych ludzi. Zmienia się formułę azotową, węglową, tlenową, bo to jest po prostu pomie, po, po połączenie kilku pierwiastków. I nagle się okazuje, że nowe syntetyczne opioidy są tysiąc razy silniejsze od y, heroiny. Co to znaczy? To znaczy, że mechanizm zależy. Powstaje od razu. My musimy mówić dzieciom prawdę. A prawda jest taka: na polskim rynku nie ma klasycznej marihuany, która klasycznie zawiera 3-4% tego to powiedzmy: na polskim czarnym rynku wśród dilerów i nie nie ma. nieuczciwych ludzi, nie ma. w tym przestępczym środowisku, nie ma marihuany. Jest, jest dystrybuowany jakiś dziwny tak. jest, preparat. Jest coś, co wygląda jak marihuana, ale ma najczęściej nie 3-4 a 15-25% THC, w wyniku czego młodziutki użytkownik pani nie jednego jointa, tylko pali ich 3-5, a czasami dużo więcej, to generuje błyskawiczny mechanizm uzależnienia, ponieważ marihuana jest silnie uzależniająca. Ona ma mechanizm uzależnienia psychicznego, natychmiast wpływa na syndrom motywacyjny, czyli... Przestaje mi się chcieć cokolwiek, zaczyna likwidować pamięć krótkotrwałą, zaburza, zaburza równowagę. My nie nazywamy tego narkotyku po imieniu. To jest ciężki narkotyk, żaden lekki, który dziecko uzależnia 3-4 razy szybciej. Czyli mamy tutaj, przepraszam, mamy tutaj dwa kłamstwa. Pierwsze kłamstwo to jest to, że zwykła trawka to nic złego, bo to jest to, co na przykład moje pokolenie pamięta z lat hipisowskich. To jest tak? zupełnie coś innego. To inne czasy, inny, inna substancja, inny tak. rynek, inna rzeczywistość. I, przez to... I, druga... I to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest, że to ma jakiś lecznicze w działanie. I trzecia rzecz, że jak zapalisz, to ci nie zaszkodzi, dobrze się poczujesz. Zaszkodzi. Chodzi o to, żebyśmy mówili prawdę, jasno. Ponieważ na, rynk, na rynek dilerzy, źli ludzie, przestępcy, bandyci, a tak prawdę mówiąc mordercy, świadomi albo nieświadomi, ale mordercy Podają towar, który jest kilkadziesiąt, kilkaset razy silniejszy. Jeśli Państwo tylko wpiszecie na, w internet fenantyl, ten narkotyk, który w Stanach Zjednoczonych w ostatnich miesiącach zabił więcej ludzi niż cała wojna w Wietnamie i cała wojna w Afganistanie. Co my dzisiaj widzimy? Że świat przestępczy produkuje coraz silniejsze substancje, ponieważ chce doprowadzić do mechanizmu. A raz wziąłeś i jesteś mój, sprzedasz wszystko. A jak nie będziesz miał co sprzedawać, to sprzedasz siebie. Ja o. dwa dni temu przegrałem alicję. Co to znaczy? A, y, Alicja y, bierze leki kodeinowe, ponieważ tym drugim problemem, z którym się spotykamy, to jest masowe, to jest już około 1 trzeciej diagnoz, masowe używanie leków dostępnych w aptekach jako substytuty narkotyku. Czyli te dzieci... No ale one są na receptę. Nie, te, te leki są bezreceptowe. To nie mówmy jakie, błagam. Tak, ale to, to są leki, które zawierają benzodiazepiny, to akurat receptowe leki, które zawierają kodeinę, syropy z dextrometorfanem met, met, metor, i te leki są używane jako substytut. One uzależniają w dużych ilościach, tak samo jak narkotyki. My musimy patrzeć nie tylko na te rzeczy, tylko tłumaczyć dzieciom, że leki bierze się zgodnie z zapisem lekarza tylko wtedy kiedy on powie my musimy sami się przestać leczyć dziewczynce załatwiłem dzięki przyjaciołom w karanie miejsce wczoraj dzwonię Karan, co to znaczy karanty? katolicki ruch przeciwdziałania narkotykom ruch mają środki zamknięte. zamknięte fantastyczny środek w radomiu z księdzem Pawłem wszystko uzgodniliśmy dzwonię do niej Alicjo, wracam z Katowic zabieram ciebie zawozę cię do radomia Alicja mówi że ona się nie leczy dlaczego bo już jej ktoś podał coś nowego. Ona, Alicja że... popłynęła. I mhm. teraz... Oczywiście naszym widzom uprzedzamy, że na okoliczność tej rozmowy zmieniliśmy imię dziewczynki. Tak. E, żebyśmy też mieli pewną jasność. E, nie straszymy, ale mówimy, co jest na rynku. Najważniejszą rzeczą jest to, to jest błyskawiczny mechanizm uzależnienia. Co to znaczy? Synu nigdy nie próbuj. Córeczko, nigdy nie sięgaj, ale też musimy mieć odwagę działania według nowych rzeczy. Dobrze, to dwie, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest tak, czy ewentualnie naszym wsparciem w argumentacji może być ten, to poczucie. Ten, to pragnienie wolności, które u dzieciaków jest. Dzieci najczęściej właśnie, dlaczego jest bunt pokoleń, dlaczego łamią reguły, dlaczego wyskakują z ramek, bo uwielbiają wolność. Chcą eksperymentować, chcą iść. W związku z tym. Ale czy, z czym innym eksperymentować? Czy, ale czy argumentem naszym może być to, słuchaj dziecko, jeżeli się w to wkręcisz, tracisz twoją wolność? Ktoś inny przejmuje kontrolę nad, tracisz kontrolę nad własnym życiem. Bo, tak? to, bo to jest tak zwana wolność urojonia, urojona, czyli w przedniej części mózgu, która Odpowiada za myślenie abstrakcyjne i poznawcze, na skutek działania narkotyku pojawia się zablokowanie przesyłu informacji po działaniu neuroprzekaźników. I człowiek wie, że to jest szkodliwe, ale ta informacja nie może wpłynąć do obszaru decyzyjnego. Czyli nie ty decydujesz o sobie, decyduje o tobie to, co wziąłeś. Krótko mówiąc, wielka chemia, która jest w organizmie. A w perspektywie długofalowej, dealer, no, który ci dostarcza. Oczywiście, sprzedam wszystko, zrobię wszystko, żeby tylko do, to dostać. Ale też musimy zwrócić uwagę na to, dlaczego młodzi ludzie eksperymentują. A no właśnie. Tak, dlatego że czasami wywieramy na nich zbyt ogromną presję dlatego że chcemy, żeby mieli tylko piątki i czwórki, albo dlatego, że mówimy do nich tylko słowo nie, a do dziecka mówi się dlaczego nie, wyjaśnia się, dlatego że dzieci widzą kryzysy wokół siebie w domu, mama z tatą się kłóci, tata odchodzi, dziecko nie potrafi tego skompensować, nagle dziewczynka fantastycznie funkcjonująca w grupie społecznej zostaje wykluczona i wtedy szuka odreagowania. Otóż narkotyki i alkohol. To są najczęstsze sposoby, kiedy człowiek negatywnie reguluje swoje emocje i uczucia. Dobrze. I, i, mhm. to, I o tym musimy wiedzieć, że one wtedy tego poszukują. Ale musimy też wiedzieć, że są tak zwane substancje wstępne. Tymi substancjami wstępnymi są nowe typy nikotynizmu. Musimy mówić Z, o dzieciom. O, o tym za sekundkę. Panie Mariuszu, jeszcze jedną rzecz. Mówi Pan, dlaczego biorą? Czyli ten kryzys, którym sobie nie radzą, obciążenie psychiczne, jakiś rodzaj stresu, jakiś rodzaj m, sytuacji, którą, która ich przerasta, na którą nie mają narzędzi, żeby zareagować. Wszystkie jest... presur, wszystkie presje wywierane na dziecko, to jest błąd. Jesteśmy lekarzami, nasza córka Dobrze, ma Ale to znaczy co? A, no tego rodzaju, no ale presja na zasadzie, że ja wymagam, stawiam ci granice, hmm. mam oczekiwania, w, chcę, żebyś zrobił to, to, to. Jeżeli nie zrobiłeś, to znaczy zrobi, no nie wiem, wyniósł śmieci najprostą rzecz ćwiczył na instrumencie. Postrzątał po sobie pokój. Kogo u mnie nie ma? Nie ma dzieci z rodzin, w których są jasne granice, czytelne reguły. Te reguły są podparte systemem wartości i krok po kroku poszerzamy świat dziecka. Przepraszam, muszę wytłumaczyć w naszym widzom. Pan powiedział, kogo u mnie nie ma. Ci, którzy nie oglądali naszej pierwszej, czy naszych poprzednich rozmów, muszę wytłumaczyć, że pan profesor Mariusz Jędrzejko ma swój ośrodek terapeutyczny, w którym również stacjonarnie pomaga dzieciom. Tak. Tu mała uwaga. Tak. I, y, ale nie boimy się, jeśli myślimy, że na wielkim koncercie nasze dziecko zapali narkotyk, to ja Państwu mówię, że nie. Moja córka powiedziała, że jedzie do doliny tak. A Ja powiedziałem tak, Spęd wielki rokowy spęd. Jedziesz, córeczko, nie ma żadnego problemu, tylko zaproś koleżanki, z którymi jedziesz. Tatusia, dlaczego? Bo chciałbym je poznać. No to ja, super, jak one przyjechały, to kisiel, budyń, jakaś lekka kolacja, rozmawiam, mówię, dziewczyny jedziecie, gdzie będziecie spały? No jeszcze nie wiemy, a ja wiem, w hotelu, będziecie miały pokój, możecie się bawić, wygłupiać, robić wszystko, ale czego nie macie robić? Nie ma piwa, nie ma e papierosów, nie ma papierosów, nie ma narkotyków, ufamy wam, jedźcie. Drogi pani Janie, wróciły brudne jak matka ziemia, szczęśliwe i w kolejnym roku pojechały, a dzisiaj Renatka z mamą. Tak? Ma cudownego męża, dwójkę dzieci i ma w pamięci, że oglądała ACDC. No. Wow. I co się stało? Nic, no. tylko że musimy dzieci do tego przygotowywać. Musimy rozmawiać. Takim miejscem jest wspólnotowość stołu. Mhm. Siadamy, dzieci idą na dyskotekę, idźcie, ale rozmawiamy, mówimy. Ojciec ma zdanie, mama ma takie same zdanie. To jest właśnie to są te fundamenty mówienia. Nie boimy się, tylko chodzi o to, żeby dzieciom mówić prawdę. Wiecie dlaczego? Bo one to zweryfikują w internecie. Nie może być bajek. Jak mama wprowadza w błąd, nauczyciel wprowadza w błąd, a to kit. To kogo posłucham? To posłucham głupiego człowieka, dealera. Nie słuchajcie głupich ludzi. <y> y Kolejna rzecz. Jaką rolę, bo widzi Pan to, co Pan powiedział o, o, o tych koleżankach i to, że poznał Pan tą grupę środowiskową, miał Pan jakiś dostęp do, do tych dzieci, rozmawiał Pan z nimi, to super, ale ta grupa środowiskowa często jest też takim elementem potwierdzenia. Jeżeli mamy kryzys w domu, dziecko jest przytłoczone czymś, z czym sobie nie radzi, przerasta to jej możliwości adaptacyjne, idzie i szuka tego potwierdzenia w grupie środowiskowej, która być może imponuje innym, daje jej takie złudne poczucie wartości, jestem ta fajna, jestem ta nowoczesna, jestem ta odklejona, jestem ta fancy no styl, tak? E, i, i, a tam właśnie jest. E, palenie papierosów, tam są te piwka, tam jest... E... No to, to jest właśnie oddziaływanie grupy rówieśniczej, która w okresie nastoletnim jest dużo ważniejsza niż mama i tata. I okej, okay, tak było, jest i tak będzie. Rzecz znana. Tylko chodzi o to, że dziecko musi rozumieć, że skoro jest jesteśmy Twoimi rodzicami, to mamy prawo znać Twoje koleżanki i kolegów. Czyli jeśli Basia przychodziła do, do, do naszego kubusia, to tata wiedział, kim jest y, Basia. Tata siadał y, y, kubusia przy Basi, rozmawiał z nią, a wie pan, co robił Łukaszek? Zakrywał rękoma głowę i mówił Jezus, Maria, zaczyna się Baśka, on taki jest. A tata pytał, co robi ta twój tata, co robi mama, jak na angielskim po prostu rozmawiał, a później szedł do kubusia, do pokoju, a kubuś mówił, wyjdź z mojego pokoju. Tak? A wie, wie pan, co ja mówiłem? Kubusiu, tylko go dzierżawisz do 18 roku życia. Czyli to trzeba takiego spokoju. Ta nasza miłość musi mieć uwzględnione to, że dzieci się naturalnie buntują. I okej, okay, ale gdzie mają się buntować? Na rowerze, na rolkach, włazić na drzewa ćwiczyć swój, swój organizm, ale to nie mogą być takie bunty, które prowadzą na ścieżkę degradacji, bo my dzisiaj przyjęliśmy taką kategorię, że wolność jest najważniejsza. Nieprawda, najważniejsza jest odpowiedzialność. Ona zawsze musi poprzedzać wolność i być czymś takim, co tą wolność przykrywa. Hola, hola, tam to już jest szkodliwe, ale tylko wtedy, kiedy będziemy mówili synom, córkom o tym, co jest. Nie straszyli, wyjaśniali. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy, żeby rodzice podnieśli troszeczkę swoje kompetencje. Aha, no właśnie. O tym za chwileczkę. Inaczej, to zakładając, że zaczynamy te kompetencje podnosić właśnie w tej chwili, powiedzmy o tym, jak rozpoznać. Nie udało nam się uchronić, córka, syn wracają po imprezie, po jakimś spotkaniu, po wakacjach. Jak możemy rozpoznać, że było coś złego, że był kontakt z substancjami psychoaktywnymi? Mówimy do dziecka, ona jest rozkojarzone, ma zaczerwienione. Powieki mowa jest lekko bełkotliwa, ale może być też dużo śmiechu. Podejrzewamy, że to jest marihuana. Dziecko jest bardzo silnie pobudzone, źrenice są ogromne, wręcz jest agresywne. To na pewno będą psychostymulanty. Widzimy, że czyli te wszystkie dopalacze wciągane. Ta, ale przez także nas. amfetamina, metamfetamina. To wszystko, co bardzo silnie pobudza wewnętrznie człowieka. Widzimy, że córka wraca, jest fatalny kontakt z nią, odlatuje. Prawdopodobnie są to środki tłumiące. Posłuchajcie Mariusza. Jeśli dziecko wróci w takim stanie, natychmiast wzywacie pogotowie. Dlatego, że tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Nie podajemy takiemu dziecku nic do jedzenia. Jeśli mamy pewność, że to jest marihuana, to dajemy jak najwięcej picia. Chodzi o to, żeby woda poprzez oddawanie moczu spłukała ten organizm. Nie wstydźcie się poprosić o pogotowie, dlatego że bywa tak, że tego nie zrobicie i już nigdy swojego dziecka nie zobaczycie. To znaczy. To tak, są aż tak groźne rzeczy. Tak. W sytuacji krytycznej nie możemy się bać prosić o pomoc specjalistów. Ale jeśli dziecko już zostanie wyciszone przez y, y, pogotowie ratunkowe albo przez lekarzy na sorze i wróci do domu, to nie twórzcie żadnej atmosfery agresji. Spróbujcie odpowiedzieć wspólnie, dlaczego ono to wzięło, gdzie się pojawiły presje, gdzie się pojawiły braki, czego dziecku zabrakło, czyli chodzi o to, żeby znaleźć źródło. Ale, żebyśmy lepiej to zrozumieli, to trzeba podnieść wiedzę i proszę o wybaczenie. Napiszcie do nas, a my wam wyślemy tą książeczkę. To jest najlepsza polska książka o narkotykach i dopalaczach. Będziecie wiedzieli, jak rozpoznawać co zrobić jak zareagować, dlatego, że w sytuacjach trudnych potrzebne są kompetencje twarde. Mhm. Trzeba Panie... wiedzieć, co zrobić. Ja teraz muszę powiedzieć naszym widzom, że pod tym materiałem znajdziecie w linku pełen opis, jak dotrzeć, jak skontaktować się z ośrodkiem Pana Mariusza, jak znaleźć dostęp do tej książki. Także bardzo zachęcam, to na pewno Wam pomoże. Ja nie, nie promuję książki, żeby była... Pana Ale promujemy jest... Promuję wiedzę. Tak, a tu jest wszystko, jak postępować, jak udzielić pierwszej pomocy medycznej. Ale przede wszystkim obalone są wszystkie kłamstwa o narkotykach, szczególnie o tak zwanej leczniczej marihuanie. Mówi to pan z perspektywy doświadczenia, kiedy pan udzielał po raz pierwszy pomocy dzieciakom, ludziom, którzy mieli problem z narkotykami. W 2006 roku, to jest kawał czasu, to jest 17 lat ciężkiej pracy, nieprzypadkowo 3 lata temu... Przeprowadziłem się na wieś, kupiliśmy gospodarstwo rolne, dlatego, że okazuje się, że wpływ takich elementów jak lasoterapia, zielona przestrzeń kontakt z, z rzeczywistością. kontakt z rzeczywistością natura człowieka, natura człowieka i te dzieciaki nie tylko, że fantastycznie wychodzą, ale to, z czego jestem najbardziej szczęśliwy, jak dzwoni Daria, która była tak ciężką pacjentką, i mówi tak: cześć, wiesz co, w lipcu to przyjadę do was z chłopakiem na weekend. No po prostu serce chodzi, że ona, która tam krzyczała, wrzeszczałaś, z siekierą za mną ganiała Boże. po podwórku. To był cyrk, to był cyrk nie? że Daria mówi: tak, panie Mariuszu, jest mi to potrzebne, ja potrzebuję takiej pomocy. Nie wstydźcie się iść do specjalistów, do monaru, do karanu, dlatego że to są bardzo skomplikowane rzeczy. Ale kluczem jest odpowiedź na pytanie, co zabrakło dziecku. Dlatego że narkotyki uzupełniają braki emocjonalne, miłości, czułości, y, obecności, gonimy cały czas, kupiliśmy mieszkanie, musi być nowy samochód, to musimy jechać do Chorwacji, nie? Choinka jasna, a może byśmy trochę zwolnili? A może, może pojechać na wieś. Tak, może, może po prostu przyjechać do Józefowa, Kołrawy, Mazowieckiej i pomóc nam przy porzeczkach w lipcu, tak? I wyjechać z porzeczkami. Y, nic, nic to nie, nie będzie kosztowało, a dzieciaki nagle zrozumieją, że jak się chce coś mieć, to na to trzeba ciężko. Zapracować. Ja, ja, jeśli mówiłem Tosi o tym, że zebrałaś 8 kobiałek pożyczek, 8, tyrała po 8 godzin. Dziewczyno, czy ty wiesz, że zarobiłaś 50 złotych? A ona patrzy na swoje paznokcie i mówi: Panie Mariuszu, jak to? A no tak, bo przecież trzeba zapłacić temu, u kogo, u kogo zbieraliśmy, tak? Musimy to sprzedać albo przerobić na soki i ty będziesz miała to z tego, 50 zł. I one nagle zaczynają rozumieć, że żeby mieć u siebie wartość dodaną, to najpierw trzeba od siebie coś dać. Wylogować do życia. Najpierw. Tak, to, i to tak jest normalne, <grym> że chleb kosztuje, prąd kosztuje ka, ka, każda rzecz. Narkotyki to jest ucieczka. Ucieczka od trudnych sytuacji, od rzeczy, których nie mogę rozwiązać, od bardzo, sil, od bardzo silnych presji. I musicie pamiętać o jednej rzeczy. Choroba narkotykowa, określona jako narkomania, podobnie jak alkoholizm, jest chorobą nieuleczalną. O co robią terapeuci, psychiatrzy. To jest jedynie uczenie życia z chorobą. Będziesz wiedział co zrobić w sytuacji krytycznej. Czyli w czyli czyli stała kilkuletnia trzeźwość jest zaleczeniem, skutecznym zaleczeniem tak. choroby, ale nie jest jesteś trzeźwym jest... alkoholikiem? I trzeźwym nark narkomanem. To jest bardzo ważne, dlatego że tego człowieka trzeba cały czas wspierać. Tak? On musi wiedzieć, jak kompensować braki. To są bardzo często trwałe zmiany w układach neuronalnych. To jest po prostu chemia, tak. która działa w mózgu, a ta nowa chemia to, to nie jest żart. Ona potrafi po prostu palić część mózgu. Nie ma tego. Panie profesorze, ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami. Co podsumujmy? Konkluzja, króciusieńko w kilku słowach. Puszczajcie dzieci na dyskoteki, puszczajcie na obozy, ale usiądźcie przy stole, powiedzcie, czego wymagacie jako rodzice. Powiedzcie o tym, jak bardzo trudno było dojść do tych 15 lat. Mamo, powiedz, jak nosiłaś przez 9 miesięcy w brzuszku. Tato, powiedz, jak przebierałeś, jak kochałeś cały czas. I powiedzcie, korzystaj z miłości, nie korzystaj ze złości, nie korzystaj ze, ze zła. Rozmawiajcie, nie mówcie nie. Mówcie, dlaczego nie? Wyjaśnijcie, przygotujcie się do tego spotkania i powiedzcie tak, Kasiu Tomku, ufam Tobie, czekamy na Ciebie z miłością w naszym domu. Rozmowa, spotkanie dziecka z, doros z dorosłymi, z rodzicami jest kluczem do tego, żeby ono sobie dało radę w życiu. Rozmawiajcie. Bardzo dziękuję Panie profesorze, wszystkiego dobrego. Um, chciałbym Zapo powiedzieć, że, że mnie jak najmniej pracy. Nie. No właśnie, ja, ja zawsze sobie mówię, że, na, że moim celem jest bycie bezrobotnym. Zapraszam do Józefowa połora Mazowieckiej. Przyjedźcie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.